profesor Michał Stachowiak odwiedził wczoraj swoje rodzinne miasto, Suwałki. Profesor jest znanym na całym świecie wybitnym biologiem medycznym, badaczem terapii genowej, dyrektorem projektu neurobiologii molekularnej i terapii genu. Mówi się, że wyniki badań prowadzone przez zespół profesora zasługują na wyróżnienie Nagrodą Nobla. Rano profesor był gościem Radia 5, po południu spotkał się z mieszkańcami miasta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Jak powiedział Radiu 5, ta wizyta to powrót do czasów młodości. Powrót do wspomnień, zupełnie miasto, miasto, które żyliśmy troszeczkę obok, nie zdawaliśmy sobie sprawy z jego piękna, które dopiero w jakiś niemal magiczny sposób wychodzi na wierzch. Jesteśmy za Szokownic Wrocławia, bardzo mile zaskoczeni urodą tego miasta, które było szare, jak to bywało niegdyś. A zaniedbane, priorytety były budowa jakichś domów, bloków wokół miasta i raptem okazało się, że serce miasta, które jest unikalne historycznie i architektonicznie, było zapomniane i raptem znajdujemy się z żoną, żona zna to miasto za 70, bo żeśmy razy przyjeżdżali, a od strony nam zupełnie nieznane jest to coś. Jest to po prostu klejnot. Suwałczanie, którzy przyszli na spotkanie, podkreślali, że są dumni, że tak wybitny naukowiec pochodzi właśnie z Suwałk. Suwałczanin nasz, prawidłowo powiada. Znana rodzina w Suwałkach, jego ojciec był lekarzem moich dzieci, a on w ogóle, no znani byli. Znaczy ja przyszłam tak z ciekawości zobaczyć, o czym będzie opowiadał właśnie. To też mnie zaciekawiło właśnie. To, że jest nominowany do Nagrody Nobla, tak? Jego postać. Chciałam się dowiedzieć czegoś więcej o nim. Ja jestem też biologiem i może dlatego trochę jestem też tym zainteresowana. No, uważam, że to, co robi pan profesor, jest bardzo fajne, myślę, ku przyszłości. Może jeszcze nie nam, ale następnym pokoleniom. I oby jak najszybciej rzeczywiście to, co robi, to, co, czym się zajmuje i co bada, weszło w życie i pozwoliło uratować wielu ludzi. Zaciekawiło mnie to, że ma jakiś, nie wiem, na temat autyzmu coś do powiedzenia, bo mam syna chorego na autyzm. I mi po prostu to zaciekawiło. Ja sama jestem lekarzem pracującym czynnie zawodowo. Prowadzę poradnie i przychodnie. Przede wszystkim to, że znałam świętej pamięci pana doktora Stachowiaka, tatę. Profesor Stachowiak przyjechał do miasta na zaproszenie doktora Jarosława Kuczyńskiego, zastępcy dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.